Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam bardzo serdecznie, witam powakacyjnie. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, mam nadzieję, że ten czas wakacji, czas urlopów, czas wczasów upłynął bardzo bezpiecznie, bardzo pożytecznie, że wszyscy wrócili szczęśliwi, że są zadowoleni, że każdy wypoczął i spełnił swoje marzenia, jakich oczekiwał od właśnie tego czasu, który już został zakończony. Mam nadzieję też, że w czasie wakacji, żeśmy poznali nowych ludzi, żeśmy poznali nowe tereny, nowe kraje może, czy po prostu bardziej jeszcze pokochaliśmy naszą piękną Suwalszczyznę, która jest naprawdę bardzo, bardzo cudowna, która zachwyca nas, jeżeli tylko zechcemy w nią wejść, jeżeli tylko zechcemy otworzyć nie tylko swoje oczy, ale także swoje serce, żeby zobaczyć, ile to ona właśnie kryje tych uroków geograficznych, tych uroków, które właśnie tylko i wyłącznie są nam przydzielone przez Boga Bogatego, przez Boga Stwórcę. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jest właśnie czas powakacyjny, jest początek nowego miesiąca, miesiąca września. Życzę, żeby ten czas powakacyjny, a więc szkoła, lekcje, to się, co wszystko rozpoczęło już 11 dni temu, żeby to był czas błogosławiony, żeby to był czas także bezpieczny. Życzę uczniom, nauczycielom, rodzicom, wychowawcom, żebyśmy, kochani, byli w tym czasie nowego roku szkolnego 2022-2023 pełni optymizmu, że to wszystko, co będziemy przeżywali i w atmosferze zdobywania nowej wiedzy, w atmosferze pogłębiania naszej miłości do ojczyzny, do Boga, w atmosferze przede wszystkim pokoju, bo jak wiemy, ten pokój jest bardzo mocno zagrożony, o czym nie trzeba mówić, o czym wszyscy doskonale wiemy. Kochani, dzisiejsza niedziela, 124. niedziela zwykła, ale uwaga, jest to 11 września. Wiemy, że to jest data bardzo tragiczna, data, która przypomina nam o takim właśnie wydarzeniu, o zamachu, które miało miejsce dokładnie 11 września roku pańskiego 2001. Jest to właśnie data, która mówi nam o tym zamachu, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy miała miejsce seria 4 ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez paramilitarną organizację terrorystyczną. Działo się to w godzinach 8:46, 10:28. Wtedy żeśmy byli na pewno bardzo, bardzo mocno, nie tylko zdziwieni, ale bardzo mocno zestresowani, czy oczywiście, którzy pamiętają tego rodzaju wydarzenie, tego rodzaju dramat, który, jak powiedziałem, miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zostało wtedy rannych, proszę Państwa, 6291 osób. Zabitych zostało 2996 osób, w tym 19 osób to byli terroryści. Oczywiście, jak wiemy, ten zamach miał miejsce i w Nowym Jorku, i w Waszyngtonie. Islamscy terroryści porwali, czy jak to woli, uprowadzili 4 samoloty pasażerskie. Zginęło, jak powiedziałem, 2966 osób, 18 osób przeżyło, w tym właśnie, jeżeli chodzi o osoby, które zginęły, było 6, przepraszam, Polaków, a wśród tych 6 Polaków był także Suwalczanin, w świętej pamięci Łukasz Milewski. Właśnie jesteśmy przy parafii, jego parafii, parafii Chrystusa Króla. W tym kościele znajduje się kaplica świętego Łukasza, którą rodzice poświęcili właśnie swojemu tragicznie zmarłemu synowi świętej pamięci Łukaszowi. Kochani, myślę, że warto wspomnieć ten dramat i warto pomodlić się za tych ludzi, którzy w taki sposób odeszli do wieczności. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość jego istnienia chaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość jego istnienia chaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość jego istnienia chaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Warto też pomodlić się o pokój. Ten pokój, który powiedziałem, jest tak bardzo mocno zagrożony. Ta wojna na Ukrainie, ta wojna, która w jakiś sposób dotyka każdej i każdego z nas. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, właśnie jest początek nowego roku szkolnego, jak powiedziałem, i gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego, przepraszam, trochę wiaterek, trochę się
pogubiłem, ale za chwilę znajdę i będzie wszystko w porządku. Ewangelia według świętego Łukasza. Radość z nawrócenia grzesznika. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników, jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Cóż, któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedno z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż się znajdzie. A gdy znajdzie, bierze z radością na ramiona, wraca do domu, sprasza przyjaciół, sąsiadów i mówi: cieszę się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeżeli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedno, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż się znajdzie, a gdy znajdzie, sprasza przyjaciółki i sąsiadki, mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam owcę, która zginęła. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który nawraca się. Kochani, właśnie widzimy Chrystusa, który podkreśla moc nawrócenia, bardzo taką wielką wagę nawrócenia. My wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy jesteśmy grzesznicami. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy w nią rzuci kamień. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma grzechu, ten, proszę państwa, twierdzi, że Jezus Chrystus jest kłamcą. Jesteśmy grzesznikami i wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia. Zobaczmy, takie nawrócenie, jeżeli my zrywamy z grzechem, jeżeli zrywamy ze złem, jeżeli to zło odrzucamy od siebie, jeżeli z tym złem tak stajemy się w atmosferze walki, wtedy zobaczmy, radość oczywiście jest także radością naszą. My cieszymy się, że jesteśmy w porządku, że wróciliśmy na drogę właściwą, na drogę prawdy, na drogę sprawiedliwości, ale jest wtedy też ogromna radość w niebie. W niebie właśnie, czyli wśród aniołów. Czyli po prostu cieszy się Bóg, że ktoś nawraca się. Cieszmy się z tych, którzy nawracają się i życzmy sobie, kochani, tego nawrócenia. Jeżeli zauważymy, że coś z nami się dzieje nie tak, jak najszybciej wracajmy na drogę prawdy, na drogę miłości, na drogę, gdzie nie ma grzechu. Też warto, kochani, wspomnieć, że dzisiaj rozpoczynamy 12 tydzień wychowania. A w środę święto Podwyższenia Krzyża. Warto zauważyć, że w tym tygodniu, który rozpoczynamy, będą takie dwa bardzo ważne wydarzenia. Módlmy się za dzieci, módlmy się za tych, którzy wychowują, módlmy się za nas dorosłych, bo wszyscy jesteśmy właśnie takimi ludźmi, którzy wychowują poprzez swoje zachowanie, poprzez swój przykład, żeby nasz przykład, żeby nasze postępowanie było zawsze dobre, było zawsze radosne, żeby było to postępowanie, które zachwyca dzieci, które na nas patrzą i które na pewno biorą z nas przykład. Jeżeli źle postępujemy, dzieci widzą i biorą zły przykład. Postępujmy zawsze dobrze. Niech to postępowanie będzie pobłogosławione, proszę państwa, przez Jezusa Chrystusa na początku tego właśnie nowego roku szkolnego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję bardzo.